Witajcie. Dzisiejsza tematyka to psychika, przetrwanie. Dużo osób się pyta, czy psychika jest potrzebna, żeby przetrwać w niedogodnych warunkach. Tak, jest potrzebna, bo jakby to powiedzieć, w przetrwaniu chodzi o podejmowanie radykalnych decyzji. Tak, znacie przypadki, że ktoś tam ugrzązł w skałach, w kamieniołomach, gdziekolwiek, potrafili sobie obciąć rękę, kończynę, żeby wyjść, czyli zachowywali się jak kojoty, czyli instynkt zwierzęcia brał górę. Co za tym idzie, psychika u człowieka jest rozwinięta tak, że to my musimy chcieć przeżyć. Nikt nam nie pomoże, nikt za nas tego nie przeżyje. To fajnie jest, jak idziemy bawić się w survival w lesie i sytuacja nas nie dotyka bezpośrednio, czyli wiemy, że co najwyżej może nas zjeść jakieś zwierzę albo coś ukąsić, jakiś wąż. Ewentualnie sraczka nas wykończy, bo zjemy coś dziwnego. Zjemy sobie muchomorka, przekręcimy się, wtedy nie ma ratunku. Dlatego musimy podejść do sprawy tak, że powinno się dbać o swój komfort psychiczny. Na przykład, tak jak była mowa o racjach MRE, jeśli mamy taką rację, jest kijowo, wpadliśmy do jakiejś groty, mamy odrobinę światła, staramy się zrobić coś, żeby mieć ten komfort psychiczny. Czyli jakieś ćwiczenia, zrobić sobie nawet lalkę, tak jak niektórzy sobie robią plecionkę, żeby mieć do kogo otworzyć głos. Jest to może i głupie, ale w tej głupocie jest jakiś tam plan i sukces. Musimy po prostu mieć chęć do przeżycia. To, że latamy po lasach i się szkolimy, wpływa tylko na to, że mamy jakieś umiejętności. Ale nie jest powiedziane, że w sytuacji stresowej będziemy w stanie sięgnąć racjonalnie po to, co nas interesuje. Czyli mam krzesiwo, a mogę dojść dopiero po 3 godzinach, że mam krzesiwo. Będę zastanawiał się, jak rozpalić ogień. Inna kwestia to są żołnierze, którzy przechodzą szkolenie SRE, czyli przetrwanie, unikanie oporu, ucieczka. Ci żołnierze muszą być cały czas poddawani działaniom stresowym, czyli wykonują wszystkie swoje działania, czynności w bardzo dużym stresie. Dlatego niektóre rzeczy są automatyczne na zasadzie pamięci mięśniowej. Wyciągam krzesiwo, wiem, że jak zamknę oczy, będę miał nóż, będę próbował rozpalić ogień. Więc w tym momencie to funkcjonuje. Jak przygotować się do wyprawy? Możecie nawet sobie zabrać jakąś gazetę. Najważniejsze to jest coś, co pozwoli wam nadać jakieś SOS. Bo w zależności, gdzie idziecie, wiadomo, w granicach naszego państwa jest rozwinięty GOPR, TOPR, jakieś inne formacje mundurowe, które są w stanie wam pomóc. Tylko trzeba nawiązać z nimi jakikolwiek kontakt. Na trasie, idąc, to też warto komuś powiedzieć: dzień dobry, cześć, taka stara polska kultura. Ale odbiegam od tematu psychiki. Jeśli mamy jakieś fobie, musimy z nimi walczyć. Bo mam lęk, powiedzmy, przestrzeni, a muszę przejść na drugą stronę. Jak nie przejdę, zeżre mnie niedźwiedź. To co mam zrobić? Dać się zeżryć? Czy mam spróbować przejść, ewentualnie spaść, albo przełamać się i żyć? Wszystko zależy tylko i wyłącznie od nas. Od tego, co mamy w głowie i od tego, co robiliśmy na szkoleniach. Jesteście tacy dobrzy, jak wasz ostatni trening. Fajnie, że dużo osób się wybiera do lasu, ale poćwiczcie nad psychiką. Walczcie z fobiami. W tym momencie będziecie bardziej niezależni. Przede wszystkim musicie pamiętać o tym, że powiedzmy, przy katastrofie lotniczej zabrać to, co się da. Czyli staramy się zabrać rzeczy, ale o tym się nie myśli w chwili uderzenia. To trzeba być świadomym tego. Bo powiedzmy, spadnie samolot i o kurwa, ja przeżyłem, ja pierdolę, ja nie wiem, co mam zrobić. A inny, który już ma tam jakiś instynkt rozwinięty, samozachowawczy, patrzy się: o, torebka, może coś tam jest, biorę, później będę szukał. Tutaj tym mogę rozpalić ogień, łapię, uciekam. I to w tym momencie też jest element psychiki, bo myślicie sobie, co by mi się przydało, żebym mógł przeżyć. Tak samo wchodzimy do lasu, zaczyna się ściemniać, to o czym myślimy? Jakieś zadaszenie, bo może padać. To też jest kwestia psychiki, czyli to, czy wy podchodzicie do tematu rozwojowego myśląc szerokościowo, to też jest psychika. To jest element, który świadczy o waszej inteligencji, o tym, że inaczej postrzegacie świat. Tak jak mówię, nie bójcie się tego, że jak się coś spierniczy, że nie zrobiliście tego tak jak w podręcznikach, tak jak się uczyliście, bo nie da rady dostosować człowieka do danej sytuacji. Nawet najlepsi eksperci, którzy wyjeżdżają na misje zagraniczne, zdarzają się takie przypadki, że ulegają zaskoczeniu, że nie potrafią sobie poradzić z niektórymi rzeczami. Nikt nie zna w pełni swojej psychiki. Niektórzy instruktorzy mogą was tam wyjechać do zera i zacząć budować obiektywnie, konstruktywnie do góry, ale to też nie jest
tak dobre dla Was, bo w tym momencie my musimy sprowadzić Was do poziomu małego ziemniaczka i zrobić Was później coś konkretnego. To by było na tyle w tym temacie. Dzięki wielkie.